dla każdego sportu. Basia Gołębiowska, TV Reklama, ze mną Goat. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Walczysz z Wasylem, jaki to będzie dla Ciebie przeciwnik? No na pewno niewygodny, tak jak mówiłem już w kilku wcześniej wywiadach, jest mój kolega, razem trenowaliśmy kiedyś i no tak wyszło, że trafiliśmy na siebie, no i trzeba podejść teraz profesjonalnie i walczyć. A jak oceniasz turniej całej Gromdy? No zobaczymy, kilka nowych twarzy, kilku starych wyjadaczy, ciężko mi powiedzieć. Myślę, że jakąś tam, że tak powiem, możliwość wygrania będzie miał Japa, stawiam na Japę, bo już chyba w trzech turniejach brał udział. I jeszcze może Ragging Bull, zobaczymy jaką będzie miał kondycję. A czy będziesz chciał jeszcze walczyć z Don Diego o pas? Zobaczymy jak się potoczy, zobaczymy. Ja nie mówię, że nie, chcę wygrywać, chcę iść do przodu i każda wygrana przybliża mnie do tego pasa. A kogo typujesz w walce Scarface versus Joker? No tutaj jest ciężej troszeczkę, są dwa różne style, Scarface niski, idący do przodu, Joker bijący mocne, długie ciosy. Zobaczymy, kto mocniej trafi, ten wygra. A kto jest lepszym według Ciebie zawodnikiem, jeżeli chodzi o tą dwójkę? No nie wiem. Ciężko ocenić? Ciężko bardzo ocenić. Joker miał jedną trudną walkę z Wasylem, z jednego mocnego przeciwnika z Wasylem. Scarface miał już jedną porażkę. No nie wiem, mniej więcej są na tym samym poziomie moim zdaniem. A czy oglądałeś walkę Kasiusza z Tomkiem Adamkiem? Widziałem urywki. Jak oceniasz tą walkę? Tomek Adamek tak jak zapowiadał, że zbije Kasiusza, nie zbił go, gdzieś tam klepał lekko, punktował. Na Kasiuszu nie było nawet nic widać, że dostał jakieś mocne ranie. Czy ty zmierzyłbyś się z Tomkiem Adamkiem? Oczywiście, jak najbardziej. Tylko powiedzcie mi kiedy, gdzie zakładam rękawice i biję się. Jak oceniasz jego umiejętności w tym wieku? W tym wieku, no ciężko powiedzieć, bo teraz, no, tak jak mówię, nie zadawał mocnych ciosów. Dobrze się jeszcze w miarę rusza. Nie jest dużo starszy ode mnie, to no, można powiedzieć, praktycznie w tym samym wieku jesteśmy. A jak oceniasz Tomka Adamka jako człowieka? Nie oceniam. Jest człowiekiem gdzieś tam wierzącym. No nie oceniam człowieka. Każdy ma swój sposób na życie. Miałeś też konflikt z Mariuszem Pudzianowskim. Co was poróżniło? No to nie jest konflikt. Po prostu wyzwałem go na pojedynek, chcąc gdzieś tam zdobyć jakąś dobrą walkę, na której można dobrze zarobić. Czyli chcesz z nim zawalczyć ze względu na wysokie zarobki? Tak, wysokie zarobki. Można na tym zarobić i nie jest to walka frikowa na KSW. Jak najbardziej. Na walce, na gali frikowej bym się nie zgodził. Właśnie, jak ty go oceniasz jako zawodnika? No mocne zapasy, stójka, mocna jak trafi, a MMA ma słabe, bo nie potrafił skończyć nawet Artura Szpilki. Mhm. A Wasyl ostatnio przegrał z Frizolem, jak oceniasz tą walkę? Wielkie zaskoczenie dla mnie Frizol, bardzo dobre, fajnie, cieszę się, chociaż Wasyl też jest moim kumplem, ale cieszę się, że przyszedł zawodnik po raz pierwszy i wygrał. To chyba wszystko z mojej strony. Dzięki. Dobra, wielkie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dzięki.